Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawianiu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie też kliknąć w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z nowymi materiałami. W poprzednim odcinku ogarnialiśmy sobie żniwa rzepaku. Jak widzicie, na tych moich polach po rzepaku zbyt wiele się nie zmieniło. Co prawda powiem szczerze, że nawet tutaj na 51 nadal stoi kombajn. I on tam stoi już miesiąc czasu, tak, stoi tam miesiąc czasu. Nie dlatego, że się zepsuł, tylko dlatego, że z tego pola pojadę sobie tutaj tędy, naokoło i dojadę sobie do 54, gdzie mamy sorgo. Sorgo, czyli uprawę, która jest nowa w farmingu i będzie nam potrzebna do tego, żeby nakarmić kury. Bo jak zobaczycie, to kury mi już mało jedzenia zostawiły. W sumie nie mi, tylko sobie zostawiły już mało jedzenia, tyle zjadły. No i tych kur mam coraz więcej, bo jak widzicie, każda kura, która jest, to one akurat wygląda na takiej zasadzie, że po prostu co dwa miesiące się rozmnażają, no i mam jakby to kilka już tych jakichś takich miotów, że tak powiem, nie wiem, no kilka wylęgów, o, tak będzie chyba najlepiej, bo kury się lęgną, więc no one się tutaj wylęgły, no tutaj na przykład mamy 5 miesięcy, mamy 11 miesięcy, mamy 10, mamy 3 miesiące, mamy 2, mamy miesiąc, no i mamy miesięcy 0, czyli dopiero co takie małe piskle się wykluło. Ziarno, tutaj mamy poziom zdrowia, tutaj, o, tutaj mamy zdrowie takie słabe. A, ona chyba podskoczy jeszcze, bo tu wszędzie mamy, mamy ok. No i tutaj mamy też dojrzałość płciową, czyli dopiero jak ta dojrzałość płciowa dojdzie na 100%, to wtedy ta kura będzie mogła znosić jajca, z których będą mogły się, znaczy ona wtedy zacznie się rozmnażać, nie? Zacznie znosić jajka, które, z których po prostu wyklują nam się pisklaki. Idąc dalej, no tutaj mamy najstarsze, z tego co się co kojarzę, to chyba 2 lata, jak trzymamy kurę, to ona już później będzie nam tych jajek mniej znosiła, więc po 2 latach trzeba będzie te kury sobie wymieniać. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Moi drodzy, jest to ostatni odcinek z farminga w tym roku, bo mamy dzisiaj 31 grudzień. No i z tego miejsca chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Spełnienia marzeń, abyście wszystkie swoje postanowienia noworoczne wytrwali w tych postanowieniach tak naprawdę, bo postanowienia noworocznych, postanowień noworocznych nie da się spełnić, więc wytrwajcie w swoich postanowieniach. Pamiętajcie, że nowy rok to nie zawsze nowy początek. Czasami warto jest kontynuować to, co było wcześniej. Ja właśnie dla was w przyszłym roku oczywiście będę kontynuował serię z gry Farming Simulator 22, ale też ogramy sobie kilka nowych gier. Bo tak jak mówiłem, nie chcę tylko bazować i wyłącznie bazować na farmingu. Teraz po prostu mieliśmy tak troszeczkę mocniej przyciśniętego farminga ze względu na to, że była premiera. No i chciałem też jak najbardziej się tutaj rozegrać w tej grze, zobaczyć jakie są nowości, zobaczymy też jakie aktualizacje będą nam wychodziły. Za chwileczkę też wrócimy do silosu z poziomu menu. A to nie moje pole, to przez to pole nie pojadę. Halo, halo, tamto pole jest moje, przez tamto pojadę. Za chwileczkę sobie zerkniemy do silosu, ile mi się udało zabrać tego rzepaku. Powiem wam, że tak bym powiedział, trochę mało. No co zrobić, no jak więcej się nie dało, no to tyle w temacie, nie? O, tędy sobie pojadę i tam już będę przy tym swoim nowym, dużym polu, gdzie mamy sorgo. Tak naprawdę, gdybym dzisiaj nie pokosił sorgo, to jutro kury już by miały 0. Tak to od razu sobie z przyczepy wysypiemy u kur. Cały czas, przepraszam bardzo, ale cały czas mam problemy z gardłem. I mi troszeczkę dokucza. Tutaj po tym polu jeździć możemy, bo tu i tak nie ma nic zasiane, więc tam sąsiad się nie pogniewa. Postawię sobie chyba tutaj przyczepę z ciągnikiem, dobra. Tu może być. Lecimy tutaj. No, nasz kolega tutaj mulczuje sobie, chwasty sobie mulczuje sobie rżysko, więc nie ma z tym jakiegoś tam problemu. Oczywiście po sorgo też trzeba będzie zrobić mulczowanie. Z tym mulczowaniem, tym małym mulczerem akurat schodzi całkiem długo, bo no, powiem szczerze, że tu się ci 1,5 miesiąca jakieś. Także no, pozdro ziomek dla ciebie. Wypłatę to ty jakiejś takiej dużej nie dostaniesz, bo powinieneś to już dawno skończyć, no ale już nie będę cię tu mordował. Siewnik, który mam z możliwością uprawiania od razu. Także tutaj wydaje mi się, że też będzie na plus. Od razu po żniwach będziemy musieli też sobie uprawiać te pola. No ale oczywiście po sorgo też trzeba będzie zrobić co? No mulczowanie. Bo sorgo akurat kosi się w takim wyższym stopniu. Czy wyżej troszeczkę. Nie wiem czemu w sumie, no znaczy... Nie można by było tego sorgo kosić niżej?
i tego normalnie tam sieczkarnią z tyłu? Tak. No chyba się nie da. Więc nie będziemy tutaj wnikali w całe mechaniki. Kurde, a żeś wybrał. Powiem ci szczerze, że serio. Nie będzie to łatwo przejechać. Żebyśmy tylko sąsiadowi słoneczników nie popsuli, bo o słoneczniki to się może kłócić. Może być troszeczkę zły. No nie, wydaje mi się, że jest spoko. Kombajn mamy rozłożony? Rozłożony, dobra, to możemy go odpalać. Przez 2 miesiące nie padał nawet deszcz. Zaraz zobaczymy, ile tego sorgo będzie sypało. Sorgo nie sypie jakoś mocno z hektara. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ten szum taki, jak to wszystko się zbiera. O, i z tyłu jak się wysypuje, nie? Znaczy, sorgo z hektara jakoś mocno nie sypie, ale... chyba sorgo najlepiej się opłaci przerabiać, z tego co kojarzę, na... Znaczy, jęczmień najbardziej się opłaci przerabiać na mąkę, ale... samo sorgo nie opyla się... O, tam trochę pominąłem. Samo sorgo nie opyla się sprzedawać tak po prostu bez żadnej obróbki. Dlatego no my to sorgo teraz wykorzystamy sobie do... dla kur tak naprawdę. Ale w przyszłym roku na jednym polu będziemy sobie już tutaj dążyli do tego, żebyśmy mogli sobie świnie ogarnąć, postawić chlew dla świń w przyszłym roku. Więc w przyszłym roku będziemy się skupiali już, znaczy w tym roku już będę chciał mniej więcej sobie uzbierać troszeczkę towaru na to, żeby świnie mógł hodować, nie? Zobaczymy, jak to z tymi świniami jest też tak na dłuższą metę. Bo tak, no z krowami ustaliliśmy sobie mniej więcej, że 48 miesięcy, później ich cena spada, więc ich wydajność też spada. Po 48 miesiącu będą znosiły już troszeczkę mniej, będą dawały już troszeczkę mniej mleka, nie znosiły. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to pisze, że w komentarzu krowy znoszą mleko i ja przypinam serduszko oczywiście. Także po 48 miesiącu te krowy będą już miały troszeczkę mniejszą wydajność. Co do owiec jeszcze nie mam pewności, ale widzowie pisali na live'ikach mi, że 36 miesięcy to jest. Kury mają 24. No i co do świń, to bardziej bym tutaj obstawiał, że te świnie, znaczy... powiem tak. Świnie jak się trzyma na maciorę, to się ją trzyma. A świnie jak się trzyma, że tak powiem, na mięso, to mi się wydaje, że mniej więcej rok czasu. Kiedyś tak było. Teraz prawdopodobnie ze względu na wszystkie pasze i inne takie rzeczy, ten czas się skrócił. Ale... nie mam pojęcia, na ile się skrócił i dlatego tutaj chciałbym, żeby któryś z widzów napisał mi mniej więcej, jak macie prosiaki, to ile te prosiaki mają później, że je sprzedajecie na przykład właśnie na mięso. To będzie taka też to informacja dla mnie, nie? No bo tak jak mówiłem, ja na gospodarstwie już nie pracuję ponad 10 lat, więc ciężko mi się też tutaj odnaleźć. Dużo rzeczy mi też piszecie, że coś tam nie tak robiłem. Teraz wydaje mi się, że w miarę spoko to robię tę swoją pracę tutaj na tych moich polach. I nie ma z tym jakiegoś problemu. Tutaj oczywiście to sorgo od razu będziemy wysypywali do kurnika, żeby te kury miały tam na bieżąco. Dobrze, że już tam są wodociągi dociągnięte, tak jak mówiłem. W Polsce już wodociągi były dawno temu, no Niemcy tutaj u siebie zaprojektowali dopiero w 2022 roku. Także trochę smuteczek. Ale nie, no ogólnie fajnie było, bo w 19 mieliśmy tą pompę, którą mogliśmy postawić na triggerze od wody. I to też nie jest głupi pomysł, wiecie, bo tam to było tak, no dobra. Stawiacie sobie nowy budynek i zawsze sobie dociągacie do tego od razu wodę. No tak to się odbywa, ale jak jest stary budynek, ta woda nie była doprowadzona, to tą wodę trzeba doprowadzić. To wtedy taka pompa też była całkiem solidnym i fajnym rozwiązaniem. Ja to propsuję, naprawdę. Tym bardziej, największym plusem dla mnie w FS22 to jest brak sprzątania u zwierząt. Nie dlatego, że nie lubię ogólnie sprzątać, a dlatego, że to sprzątanie w farmingu było bardzo źle zaprojektowane. Jak ja mówiłem, powinniśmy sprzątać, wydaje mi się, że rano i wieczorem. I wtedy te krowy, te zwierzęta nasze powinny mieć tą wydajność na odpowiednim poziomie, nie? I zdrowie przede wszystkim. W farmingu działo się to na takiej zasadzie, że choćbyście sprzątali co 6 godzin, to i tak różnie by to było. Bo raz byście mieli na przykład w przypadku świń, to one potrafiły wywalać tyle tego jedzenia z koryt, że no czasami, jak mielibyście, nie wiem, z 50 świnek, no to co godzinę by trzeba było tam sprzątać, bo poziom zabrudzenia tego koryta to byłby no masakryczny.
i dlatego właśnie mi się ta mechanika totalnie nie podobała. Pojadę sobie jeszcze tam jednego poprzeczniaczka i już później w tamtą stronę, jak sobie pociśniemy, to wydaje mi się, że będzie spoczko. Dwie przyczepy pewnie się zmieszczą. Nie wiem, ile właśnie tam wejdzie dla tych kur tego sorgo. To sobie jeszcze zobaczymy i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście ziomka z mulczerem, jak tylko skończy tam się opierdzielać, to go przyprowadzimy tutaj. No i co, no mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla nas równie owocny jak stary. Powiem tylko tak, że no chciałbym też podsumować, może nagram takie podsumowanie roku 2021 dla mnie, jeżeli chodzi o YouTube, bo wydaje mi się, że warto. No kurczę, tutaj mogę wam jedynie powiedzieć, że podwoiliśmy ilość subskrybentów, ale rok 2021 był dla mnie też bardzo ważny, bo kilka osiągnięć na YouTubie też mi się udało wbić, między innymi 5000 subskrypcji. Możliwe, że w tym momencie, bo ja ten odcinek nagrywam jeszcze w dzień przed świętami tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, nie chcę w święta spędzać czasu przy komputerze, a też chcę mieć dla was czas między świętami, żebyśmy mogli live robić. No i ten odcinek nagrywam, więc możliwe, że postaraliście się, no i do końca roku wbiliśmy jeszcze szósteczkę z przodu. To by było dla mnie mega dużym zaskoczeniem. I tego sobie z tego miejsca życzę, żebym do 31 grudnia miał te 6 tysięcy, bo brakuje niecałe 700, dokładnie 640 subskrypcji w tym momencie, jak ja tutaj nagrywam. Zobaczymy, jak to wyjdzie i wydajnościowo też z tego pola, bo powiem tak. Niby co sorgo miało nie sypać jakoś. Tu się okazuje, że to sorgo to całkiem nieźle sobie sypie. Będziemy mieli sorgo dla kur. No nie da się. Po lusterkach choćbym chciał. Dam radę cofnąć po lusterkach? Nie dam. Ale spróbuję, zobaczymy. Dobra, nie widzę, ciągnik jest tak. To lusterko górne powinno być właśnie, o, na rurę. No i widzicie, a w lusterku pokazywało mi zupełnie co innego. Dobra, nie będę próbował tutaj kombinował i cofał po lusterkach, bo no to nic niestety nie da, nie? Wysypiemy sobie i ja za chwileczkę do was oczywiście wracam. Dobra, za chwileczkę będę miał pełen kombajn, więc pojedziemy sobie wysypać to sorgo dla kur. Od razu tam. Zobaczymy, ile taka przyczepa 12 tysięcy litrów tego jedzenia im tam da. Trzeba pamiętać też o tym, że kury się dosyć szybko rozmnażają, co może być takim, że tak powiem, nie tyle problemem, co musimy brać to pod uwagę, że kury się rozmnażają szybko i będą potrzebowały za chwileczkę, za 2 miesiące tak naprawdę, już o wiele więcej, nawet no, może za miesiąc, bo nie wiem na przykład na którym etapie rozmnażania się, wyklucia się są jajca, które zostały zniesione, nie? O-o. Ogień. Dawaj. Dasz radę, no. Dobrze jest. Niedobrze, dobra, fajnie. Sypaj byczku z rury. No ja sobie tam zatrudnię pracownika w kombajnie w takim wypadku. No a ten już też kończy, też fajnie. No bo to trzeba zmulczować, no to normalnie kosiarką można by było pierdyknąć. To jadę. Właśnie rozgrywka na samego, na odcinkach, to jest właśnie tak jak mówiłem. Ja osobiście, mi się bardziej spodobały live'y z wami. I tak się zastanawiam właśnie, jak to zrobić, jak to rozwiązać pod względem tych odcinków z farminga. Czy farminga nie zostawimy tylko takie odcinki specjalne bardziej. Jakieś właśnie w stylu, tak jak teraz robię, na przykład takie informacyjne. Ewentualnie o jakichś modyfikacjach, czyli zostać na takim etapie, a po prostu live'y, bo i tak macie live'y do obejrzenia, możecie sobie nawet, wiecie, gdzieś tam w przyspieszonym tempie trochę przeskoczyć coś tam na tych live'ach, jeżeli chcecie zobaczyć coś, co się dzieje na gospodarstwach. No i tu może pytanie do was, bo jeżeli ktoś jeszcze ogląda odcinek, co wierzę, że większość z was jeszcze tutaj jest, oczywiście,
no to napiszcie w komentarzach, czy wolicie te odcinki, czy bardziej preferujecie, żebym robił tylko i wyłącznie live'y z farminga. No bo i tak mówię, no macie jakby możliwość odtworzenia tych live'ów i wtedy dzięki temu no nie ma problemu z tym, że na przykład ktoś nie ma na live'ie, to możecie to traktować też jako odcinek. Często też oglądacie te live'y w stylu podcastu, że tak powiem, czyli słuchacie, co my tam ciekawego sobie gadamy z naszą ekipką, że tak powiem, jak sobie ogrywamy. Tutaj jest miejsce albo na chlew, chlew się nie zmieści, tutaj będzie miejsce na wiatę jakąś, a chlew to, tak jak mówiłem, na tym małym polu trzeba będzie postawić. Ładnie, wszystko wejdzie? No nie gadajcie. Nie, nie wszystko, no to dobrze. Bo już się trochę bałem, że te kury wszystko zaźro. Ale nie zjadły wszystkiego. To jest dobra informacja, zaraz zobaczymy ile one tam mają, bo na to wychodzi, że będą miały coś koło 10 tysięcy litrów. No i teraz pytanie, na ile im te 10 tysięcy litrów wystarczy. W takim normalnym trybie, jak się będą rozmnażały, bo jak będzie pełny kurnik, no to zupełnie inaczej to wygląda, nie? My sobie to musimy wysypać do silosu resztę. Tamten prawdopodobnie skończył mulczować. Nie wiem co zrobić. Pojadę chyba najpierw na pole z przyczepą. Pojechałem za daleko? Teraz kury. Kury. Jaja, 2233 sztuki. No i średnio bym liczył te jajca po złotówce. No to powinniśmy mieć za to co najmniej 2000, ale tutaj nie wiem jak to w litrach wychodzi. Cały czas chwalicie, piszecie, że na tych kurach naprawdę bardzo dużo się zarabia. Więc zobaczymy, 9000 litrów tutaj mamy. Z tego co się orientuję, one jakieś 1100, 1200 jadły teraz na dobę. A kilogramowo jak to wychodzi? Znaczy litrowo, bo to na litry musielibyśmy liczyć. W litrach? A to na kilogramy jest. Okej. Okay. Co tam kurki? Cip, taś. No dobra. Zobaczymy później. Zawiosę sobie później jedną paletę i zobaczymy ile na taką paletę zgarniemy. Znaczy później, wtedy jak będzie dobra cena za jajca, czyli kiedy będziemy mieli dobrą cenę za jajca. Jaja mamy. Cena jest, pokazuje, że mam tendencję wzrostową. W listopadzie pokazuje, że w tamtym roku była bardzo wysoka cena. No i bardzo możliwe, że w okolicach listopada też dalej będzie taka wysoka cena w miarę. No tych jajek nie naznoszą mi jakoś tutaj nie wiadomo ile na potęgę. Nie będę królem jajc na tą chwilę, ale gdzieś tam jajca powinno być ciekawie. No później oczywiście to będziemy musieli zrobić. Będzie trzeba tutaj zrobić tak, nawożenie na wszystkich polach. Wszystkie pola trzeba będzie obsiać na nowo. Co dalej? Wapna, z tego co się orientowałem, nigdzie nie będę musiał rozsiewać na polach, więc to też jest mega fajne. Zastanawiam się co zrobić z chwastami, bo tak no zaorać, orał nie będę, bo mam siewik z kultywatorem, więc trochę bez sensu. Pomocnik by ma prawie pełen zbiornik. No już jadę, kurde. Teraz się okaże, że będę tylko jeździł tutaj z powrotem. Myślałem nad tym, żeby zatrudnić sobie pracownika tego inteligentnego i on będzie sobie jeździł z pola na gospodarstwo, ale niestety jak mamy troszeczkę pozmieniane gospodarstwo i trochę bałagan, to wygląda na to, że tam za dużo rzeczy byłoby do przestawiania za chwilę i on by i tak się zgubił zaraz. Niestety. Tam chyba zostawił pasek, nie? No właśnie, ja to pojadę sobie wyrównać, bo mulczera będę musiał zatrudnić od tej strony. Niech się to wysypuje. O, to nawet z góry widać. Jak się obniża poziom sorga. Sypaj, ziomek. Dobra, moi drodzy. Nie życzę, jak wam się podobał.
zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie w dzwoneczek i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym 2022 roku. Trzymajcie się, hej, hej!